Witam was wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. Tak sobie trochę pochodziłem, pozbierałem surowców, mam prawie już pełną skrzynię. I tak myślę, że pora przejść z tej ziemianki do takiego jednego miejsca, które znalazłem jak chodziłem po mapie. A mianowicie znalazłem biom bagnowy, który uwielbiam w Tekicie. Tylko, że jest taki jeden mały problem. Bo wchodzimy w mapę i gdzieś tutaj są bagna. Tylko nie wiem dokładnie, czy to są tu, czy jeszcze gdzieś dalej. Wiem, że chyba w tym kierunku. Oczywiście nie zapisuję mi znaczników, które sobie znakuję. I ten. No i mapy w ogóle. Na szczęście zapisuję, co jest w skrzynkach, ale pewnie osiągnięcia też nie ten. Nie zapiszę. Ostatnie ten. Osiągnięcia. Nie, coś tam to zapisało. Ale to dziwne jest, że w ogóle tej mapy nie zapisuje. Czy ja coś źle zrobię w ogóle z tą mapą? Może zobaczymy opcje. No, tu się nic więcej za bardzo nie zmienia. Tylko tyle, że powiększyliśmy sobie na maksimum ten pędzel, malowanie mapy. I myślę, że w tym odcinku właśnie wybierzemy się jednak na te bagna z tej mojej ziemianki. Tak, tu zebrałem trochę te drzewa, w ogóle gdzieś tu miałem chyba sadzonki, czy to było w skrzyni tutaj. Tu są sadzonki drzew, więc nie będzie problemu z gumą. Trochę gumy mam i chyba resin też gdzieś było. Tu jest dwa, nie wiem. Czy ja już przypaliłem? Nie, tutaj jest to. Kurde, gdzie ja miałem chyba? Może już przypaliłem na gumę. Ważne. Zdobędzie się nowe. I żeby to wszystko przetransportować, będziemy potrzebowali na pewno kluczyk do tych urządzeń, taki industrialowy. I o, już się właśnie wydało, co chciałem też zrobić, Alchemic Bag. Na pewno mnie stać na biały i chyba na czarny, jeśli się nie mylę. Jeżeli nie zmienili receptury, ale jeszcze chcę zrobić właśnie ten klucz, może na początek. Myślę, od razu ten elektryczny zrobimy, bo i tak ten, on lepiej zbiera, nie rozwala nam maszyn, z tego co mi wiadomo. Wcale go się aż tak trudno nie robi, bo potrzebujemy tylko obwód elektryczny i baterię. To trzeba zrobić z brązu, a brąz się robi z brąz dust, a brąz dust się robi z tin i copper. Więc tin i copra, dobrze. Koper już mamy, tylko jeszcze tin potrzebujemy dusta. Mamy tutaj jakiegoś tin ora. Idźmy sobie do maceratora, chyba się zremował. Dobra, chyba nam prądu zabrakło z tego co widzę, ale mamy sporo węgla. Chociaż trochę szkoda aż tyle prądu robić, ale dobra. Myślę, że nam tyle brązu na razie starczy na klucz. I to ile potrzeba na ten klucz? Raz, dwa, trzy. No, powinno starczyć.
nawet zostanie. W ogóle zębiaki słyszę, ale jest chyba dzień. A, te Archemic Buggy możemy sobie robić, zanim nam się to przypali. Żeby wytworzyć taki, potrzebujemy Kovalent Dust. Chesta, to też będziemy później sobie robić. Aha, fajnie, mamy. Mamy diaksy jakieś tam, bo wykopałem. Kamień by trzeba przypalić, skrzynie, sztabki żelaza i właśnie te proszki trzeba porobić. Ten się robi dość prosto. Co tam dalej było? Ten proszek też się robi z diamentu. Ten może nam diamentów czasami braknie. Ale chodzi, żeby jedno zrobić ten. O, i to z czerwonego proszku i żelaza. Będziemy nawet już teraz zrobić. Żelazo. Patrzę, czy nie mam ogólnie ten jakiegoś zaczętego. O, ile tego proszku. Starczy na moje 40 na razie. Tamten drugi proszek się robiło z węgla drzewnego. Chyba tutaj mam, czy nie mam? Nie, ja chyba przepaliłem. Trzeba przepalić sobie jakieś drzewko. Węgiel drzewny i cobblestone chyba. Coś takiego, a tamten ostatni z diaksa i czego tam się robiło? Diaksa i węgla. Właśnie tak patrzę, gdzie mam pochodnie. W ogóle żarty by się może jakieś przydało. Czy my mamy jeszcze coś? Trzeba upiec tego kurczaka może. A tu są diaksy. Dobra, mamy trzy rodzaje proszków. I teraz tak, tą skrzynkę jak się robiło. Tom. Dwa kamienie, skrzynka zwykła, żelazo, dobra. Te trzy proszki, czyli musimy mieć przepalony kamień. Tak, jeszcze poczekamy, jak się ten kurczak przepali. Dobra, mamy na razie tam styknie tego dosta. Myślę, że to w Alchemii Baga powinno wejść wszystko, jak nie to w dwa. Ogólnie miałem drzewo w ekwipunku, ale sobie i tak biorę ten. Ja nie miałem czasami skrzynki zrobione w ogóle tam. Wydaje się, że ja zrobiłem 5 skrzynek. Są tu dwie skrzynki, dobra. Nie musimy robić skrzynki. I teraz jak to się robiło, się znowu zapomniałem. No i świetnie, i tak nie mamy żelaza. Co tu się stanęło? To jest dziwny jakiś bóg. Mamy dwie skrzyneczki, teraz tak. To się robiło z wełny i tego. Dobra, to
Czyli to jest w miarę proste. Można powiedzieć, że póki nie mamy diaksów, to ten, zrobimy sobie dwa kolory od razu. Jak nie mamy właśnie diaksów, to będzie ciężko, ale tak to nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej z produkcją tego worka. O, mamy pocket storage, jeszcze zrobimy sobie czarny, żeby... Bo to w różnych kolorach można różne rzeczy trzymać. A jeśli mamy dwa chyba tego samego koloru, to i tak możemy otworzyć tutaj jeden. I myślę, że będziemy pakować powoli te surowce może do białego. Znaczy nie do białego, do czarnego, to wszystkie te surowce. I będziemy się udawać tam, w tamtą stronę. Te kable. Kable się niszczą tak, że nie trzeba je zbierać żadnym kluczem. Dalej, właśnie mieliśmy ten klucz zrobić ogólnie. Mamy gdzieś... Aha, już sobie przepaliłem i pewnie wrzuciłem do worka na nim życie. Tutaj gdzieś powinien być ten bronze dust. Nie bronze dust, tylko bronze agot. Dalej, co tam było? Obwody elektryczne, to kable na pewno nam przydatne będą. Tutaj mamy jakiś ten, zrobimy z kabelków trochę więcej. Redstone i Raffined Iron. Czyli jeszcze potrzebujemy kabelki na baterię, ale tutaj mamy. Dobra. A jeszcze tin. Mamy tu tin? Jest tin. Dobra. Kurde, zapominam już tych receptur, dawno się nie używał. Chcę w miarę szybko to zrobić, żeby pójść jak najwcześniej, chociaż i tak pewnie się prześpimy z tym wszystkim. Baterie się chyba kiedyś stakowały po mniej. Mi się zdaje, że się stakowały po 3. Ale mogę się mylić. I mamy elektryczny klucz, który trzeba chyba naładować. Albo w generatorze da się naładować? Da się go. Dobra, to niech on się tu ładuje, a my będziemy pakować dalej rzeczy ze skrzynki. Mieści nam się jeszcze... tu sobie spokojnie mieści. Dobra, to tutaj będziemy pakować w to. No to już samo wrzucimy tutaj. Uranu też nazbierałem przy okazji.
praktycznie to nam się wszystko do jednego worka zmieściło. Nie liczę na maszynek tych. To możemy to zabrać. Jest noc, w ogóle prześpimy się, żeby nam się takie boki nie zrespiły. I co tam dalej? Naładowało się klucz? Naładował się. Ten węgiel jeszcze może się tu przydać. Weźmiemy tak. O, wymontowała się jedna maszynka. Mamy tutaj coś w piecu? Nie mamy nic. O, pięknie się nam wymontowało. To możemy... Myślę, że już słyszę jakieś szkieleta za ścianą. I teraz tak, wymontuje nam się? Wymontuje się, fajnie wszystko. Jest badbox, jest badbox. Zabieramy węgiel. Generator to nie jest aż tam tak jakaś trudna, chociaż... Nie, jest generator. Dobra, to czyli wszystko nam się wymontowało. Mamy dzień. To może się schowamy jednak do tego. Tak. Białe jest łatwiej zrobić, bo jest więcej białych owiec. Łóżko dla mnie będzie jakimś problemem, bo mamy wełnę i tak. Jakbyśmy nawet zginęli. Coś tu jeszcze więcej? Czy nic? Zostawimy na wszelki wypadek. Będziemy się wybierać w kierunku. Mamy tego tri coś tamten. Jest tu ten kranik, może jeszcze coś zbierzemy. W ogóle jak jest, która jest pora dnia? Musi być dość wcześnie, bo tam jest zachód na pewno. O, drzewko urosło. O, i ma tę szyszkę. O, kolejno. Dobra, nie ma co czasu tracić, tylko trzeba by iść w tamtym kierunku jak najszybciej. Może trafimy. Nie, to będzie trudno. W ogóle co to na mapie tam jest? Taki jakiś pikselozy. A, to są jakieś takie strzałki, gdzie ja byłem. No dobra, to fajnie. Bo coś powłączałem, a nawet nie wiedziałem co za bardzo. Tylko, że mi się w ogóle te znaczniki zapisywały, a nie... Jeśli dobrze pamiętam, to to było w tamtym kierunku. W ogóle ja wziąłem to mięso? Ja tutaj nic nie mam, tu jest kurczak. Jedziemy sobie go tutaj. Zjemy. Ogólnie sobie porobiłem te żelazne narzędzia, już jak mam tyle żelaza. Jak se na razie oszczędzam, jak znajdziemy coś więcej, to wtedy będziemy produkować. Lewitujące drzewa. W ogóle ta mapa jest jakaś dziwna, jeszcze pustyni w ogóle nie znalazłem, ani żadnej wioski, niczego, nie wiem w ogóle co tu się dzieje. Przeważnie są właśnie te biomy iglaste, biomy ten... Taiga, to znaczy ta taiga, nie? Ta iglasta i te duże drzewa, te dębowe, te ciemne dęby. Z muchomorami i jeszcze tam coś, jeszcze jakiś biom. A i skały. Ogólnie chyba 2 albo 3 wulkany znalazłem po drodze. I tam chyba zaklajstrowałem nawet. Mieć bazalt. A, jeszcze te biomy ten, z tymi. Z... brzozami. Jak to tam nam się tak pokazuje, to sobie zbierzemy, gdzie to w ogóle poleciało. Tutaj. Thank you.
Dobra, nie ma czasu co tracić, co później robimy farmy drzewek. Ale tam chyba na bagnach jest ogólnie dużo tych drzew. Lepiej tego nie dotykać jak na razie. Nie znam się na tym modzie za bardzo. Nie wiem, czy za daleko trochę nie od... Szedłem? Nie, na razie. Teraz powinienem skręcić bardziej w tamtą stronę. Ale to i tak ten znacznik jest ten... Za blisko chyba mnie. To jest dalej. Jeszcze. Myślę, że na tych bagnach już będzie takie osiedlenie się na ten... na zawsze. Chyba, że znajdziemy coś ciekawszego, jakąś wioskę NPC czy coś. Chyba już się zaczynają bagna. Ale my wejdziemy trochę w głąb, bo tutaj są takie bagna, tak jakby skaliste. Z górkami różnymi. O, właśnie mówiłem o tym biomie, że tego jest dość dużo, bo nie widziałem jeszcze ani jednej pustyni. Tu się zaczynają bagna i one się tak trochę ciągną, tak jak widać na mapie. Trochę w głąb tych bagien, ale mi się udało za pierwszym razem trafić bez znacznika, bez niczego. To już jest ten koniec? Aha, to są... A nie, tam dalej są bagna jeszcze. Super. To mi chyba bardziej chodziło o te pierwsze, co myśmy właśnie minęli. Później nie pamiętam. Tak, chyba o tamte. Tutaj są takie małe. Gdzie zaraz ten las. Więc się wrócimy na tamte i tam coś wykombinujemy na razie. Na ten czas. A w następnych odcinkach może się to nam więcej okaże. Ale raczej myślę, że tu parę odcinków pomieszkamy. A może jak w okolicy coś znajdzie ciekawego, to się wtedy przeniesiemy już na gotowo. Ale tutaj myślę też wybudować już dom. Tylko trochę małe te bagna są, ale nic się nie poradzi. Przynajmniej jest dostęp do surowców wszelakich. Blisko w miarę. To nie są te bagna, o których ja mówiłem. Nie, tam są bagna, tam dalej. O, tu trzeba zaznaczyć. Tutaj mamy iść. Musimy nie tak kręcić bez celu. Tam, o, w tamtą stronę. Właśnie mi tak dziwiło, że ja widziałem te bagna, podobały mi się wszystko te, na takie małe bagna wyszło. Trochę za daleko od tego, co ja widziałem wcześniej. Przydałaby się jakaś łódka, ale nie chce mi się craftować. Czy ja przypadkiem nie mogłem iść sobie po prostu linią brzegową do tej bagien?
ciemno. To są większe bagna, o to mi chodziło. Widzisz, trzeba jakąś klitkę na razie zrobić. Gdzieś tak jak go widzimy, tu są bagna, tu już za chwilę są jakieś te rzeki w ogóle. Tu jest znowu ul, może się kiedyś tym zajmiemy. No i tu mamy duże połacie takiego płaskiego terenu, drzewko gumowe. I to wszystko, tu się zaświeci w ogóle. Ale to chyba te ule się świecą, tak? Tutaj jest jeden, więc chyba kolejny. Zaraz tu gdzieś wykombinujemy. Tak, tu jest kolejny. Trzeba wykombinować jakąś klitkę. Tutaj może w tej ścianie. Tu jest. No, fajnie, że kurczakiem kopię. Stawimy tutaj coś, żeby nas nie zaszło. Nie włączyłem sobie stopera, nie wiem ile mam za bardzo tego odcinka. I pewnie tak myślę, że teraz zaraz zakończę ten odcinek. W następnym weźmiemy się za budowę domku i dalszych tam działań, żeby podłączyć te wszystkie prądy i to wszystko jak należy, nie w jakichś ściemiankach. Łóżko, tu mamy dobre łóżko, położymy łóżko i idziemy spać. Dobra, to do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć.